I witam panowie ludzi z kawy Bioshocku. Jak widzicie, jesteśmy na sterowcu. No i tutaj mieliśmy małą rozróbę. Niestety za każdym razem, gdy kończę nagrywać, muszę przejść pewien fragment gry od nowa, więc może się troszeczkę różnić tutaj położenie zwłok przeciwnika. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Łe, łe, łe. W każdym razie, kontynuujemy naszą przygodę. No i zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Może wydarzyć się wiele, albo niewiele. Są takie dwie opcje, więc mamy 50% szans, że to będzie ciekawy odcinek. Na razie przeszukajmy teren, jak zwykle to robimy. Przeszukajmy go w poszukiwaniu życia, które jest nam niepotrzebne, soli, która jest nam niepotrzebna i amunicji, która jest nam również niepotrzebna. Więc właściwie to nie wiem, co robić. Dziś mówimy sobie o... Znajdź panel sterowca. Okej. Gdzie jest panel sterowca? Jak myślicie, bliska? Gdzie może być panel sterowca? Że my za tymi drzwiami coś będzie. Okej, jest kobieta w bieli. Halo? Okej. Skoro tak twierdzisz... Świat... Okej, uszkodź ster. Okej, myślę, że mogę to zrobić. The Lord forgives everything. I'm just a prophet, so I don't have to. Amen. Amen. Uh-oh. No nie był dobry pomysł, kobieto. Wszystko się teraz pali. A my musimy uciekać. O, złap się tego. Okej. Okay. Nie wiem, czemu to robię, ale podoba mi się to. Takie skakanie. Przeskoczymy sobie tu. O, to się udało, ale mogę tu wskoczyć. Okej. Zobaczcie, nasz sterowiec kompletnie nie zdał egzaminu. Zostaliśmy sabotowani. Sabotaż! Wiecie co, jestem ciekawy, co by się stało, gdybym tą babkę załatwił. Czy w ogóle była taka możliwość? Czy wtedy fabuła inaczej się potoczyła? To pytanie pozostanie zagadką dla mnie. Długi czas. Dobra, automaty Kolumbii sprzedają różne rzeczy, dobrze. Mamy wszystko pełne, niestety. Więc nic z tego nie potrzebuję. Ludziska, moi drodzy. No, żadne z tych rzeczy również mi nie stać, niestety. Czyli sytuacja się nie zmieniła od ostatniego odcinka, ani trochę. Nic a nic. Jest w stagnacji. No, tutaj też nic nie ma. Trzeba powiedzieć, że... Ups, nie chciałem użyć wyprzonych wron. Trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo ciekawa jest scenografia w tej grze. Jest to kompletnie inna sprawa niż w jedynce. Chociaż tak naprawdę analogiczna, jakby się nie patrzeć. Że zamiast powietrza mamy... No, właściwie zamiast wody mamy powietrze i chmurki. Dobra, idźmy stąd, nie traćmy czasu więcej. Dobra, enter, opuść obszar. Okej. Napijmy się herbaty. Odblokowano osiągnięcia. Witamy na wyspie pomnika. Okej. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Przepraszam za mlaskanie i dziwne dźwięki. Uuu, zielono tutaj. Okej. Wyspa pomnika. Nie chodźmy po zieleni, jesteśmy wychowani. Ja też jestem ciekawy. Jestem ciekawy, o co chodzi z tym prorokiem głupim. Czemu ma brodę jak święty Mikołaj? Uwaga, zamknięte. Zakaz wstępu z rozkazu komendy policji Kolumbii. Okej. Jak ten problem rozwiążemy? W ten sposób nie za bardzo, co? Aha! Nasienie proroka zasiądzie na tronie i zaleje ogniem szczyty gór człowieczeństwa. Wow! Okej. Jego nasienie musi być naprawdę gorące i ogniste. Aniołki. Srebrne orzełki.
Buciki? O, nie mogę bucików podnieść. Cóż. Zobaczmy jakieś zdjęcia albo obrazki. Maska przeciwgazowa. Voxofon. Okej. Zobaczmy. Gdzie ja sobie mogłem przesłuchiwać voxofony? Tutaj. Graję. I guess even in a restricted area, these crackers need someone to clean the floors. Those politicians and scientists don't bother about what they say around me, because I'm some half-leaded colored boy. But I can tell they scared out of their wits by that thing they got locked upstairs, yes sir. They got a tiger by the tail, and they don't know whether to hang on or run. Okay. Nie chciałbym być zdecydowanie kolorowym człowiekiem w tym mieście. To jest pewne. O, wydaje mi się, ludzko, że wreszcie wróciłem do mojej normalnej formy, jeżeli chodzi o nairowanie. Z czego się cieszę, dużo mi to czasu zajęło. Przywrócimy sobie soli trochę. Czy coś tutaj jeszcze jest, co by można było zwędzić? Nie wygląda, a to więc idziemy dalej. Obiekt, morfologia. Morfologia obiektu. Tutaj coś się popsuło. Ogólnie jesteśmy czymś, co wygląda na laboratorium. Okej. W wieku jednego roczku, w wieku 5 lat, 11 i 17. Super. Wypij kawę do soli, ale nie jest potrzebne. Przeszukaj biurko. Więcej kasy. Czy coś jest nie tak z jej dłońmi? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Jakieś wypalone ślady na dywanie, to pewnie od iskier. Dobra, mam pełne sole. Co tu się dzieje? Jak z Frankensteina scena dosłownie. Pociągnij za dźwignię. Ludziska, czy robimy to co zwykle? Ciągniemy za dźwignię, mimo że nie wiemy do czego służą. Transpose number 2. Na tym znaczy transpose. Transformator? Ok, zwęgliliśmy właśnie misia. Komik poezji. A to nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś łamigłówka? Czy ja potrzebuję tutaj jakiejś wskazówki, żeby ją rozwiązać? Czy po prostu jestem za głupi? I nie widzę wskazówek, które są przed moim nosem. Wiecie co? Wrócimy najwyżej do tego. Jakaś muzyka dochodzi do naszych uszu. Tu mam ciemnię fotograficzną. Będziemy wyłączyć sobie radyjka. Szukamy biurko, które jest puste niestety. No niedobrze, ludziska. Obserwowali ją. Co to takiego? Zobaczmy, jakie są tu zdjęcia. Jak się przebiera, jak się gapi na coś i jak poprawia buty, ok? To zboczeńce. Perwersyjne. Stąd przylazłem? Nie, tutaj nie byłem, ok. Znowu mamy morfologię. Mikroskop, biurko, którego nie mogę przeszukać. Na pewno nic dobrego, tak mi się wydaje. Po co im były maski gazowe w tym miejscu? Przeciwgazowe, nie gazowe. Ho, ho, bungo, maski gazowe. Możemy tam wejść oczywiście. Przesłuchajmy ten voxofon. Graj. Mr. Thompson, sir, I replaced the entire fuse banker's ass. And the lights were all in working order last night. Last night? There they go again. We
go through boxes of fuses every day as of late. Just in the siphon alone, I don't... Oh! Something's happening! Okej. Czy to były jednak bezpieczniki? Zobaczcie, jak dużo od razu szafeczek, szufladek otworzyliśmy. Jak duch normalnie. Zobaczcie, jakie cudowne urządzenia. Piękny fotel. Nie wiem, czy to jest fotel dentystyczny. Tutaj na pewno raczej dentystycznych rzeczy nie robili. Nie poprawiali jej uśmiechu raczej, co? Wyjdźmy stąd. To miejsce sprawia, że mi ciarki po plecach przechodzą. Okej. Tam byliśmy... Czy tu byliśmy? Nie, tu nie byliśmy. Bo nasza postać dalej cienia nie rzuca. Jest coś w rodzaju kina. Okej. Jakiś zamek wyłamuje. Nie wiem, oni ją szkolili do czegoś? Albo była wyjątkowo inteligentna, co tu się dzieje? Malowała? Wyjątkowo utalentowana, co? No cudownie, może przejdziemy do następnego slajdu. I śpiewała. Dobra, to co jeszcze? Tańczyć musi, oczywiście. I co? Jeszcze nam zostało? Tu jest kasa. Oczywiście tańczy. Nie wiem, to mi przypomina horror. Przede wszystkim jest to dla mnie nudne. Lekko. Czyli tańczyła, malowała, śpiewała. Rozwiązywała łamigłówki matematyczne. Normalnie. Wow. Tutaj nie byliśmy zdecydowanie. Kolejny voxofon do przesłuchania mamy. Graj. It is one thing to imagine one's future, and another to see it. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord. But Elizabeth shall sow those seeds, not I. I will fall before the job is done. But she shall take up my mantle. The Lord is calling me home. I feel his love in every tumor. Okay. Because they are the train which takes me to his station. And I go with joy, knowing that Elizabeth will take my earthly place. But the false shepherd is coming to lead my lamb astray. I will not board that train until she is safe from his deceptions. Okej. Patrzę na jakieś guzy. Być może stąd się biorą jego wizje urojenia. To są jakieś wielkie głośniki czy co? Co tu się dzieje, jasnej cholery? Nie rozumiem. Zrobimy w jakiejś windzie. Idziemy na górę. Przypieprzmy w ten przycisk najmocniej potrafimy. Co by się nic nie zepsuło. No i co? Co nas tu czeka? Dźwignia kolejna do pociągnięcia. Uwaga, uwaga, uwaga. Ciągnąłem. Co to jest? Nic ciekawego. To jest miejsce, w którym te zagadki rozwiązywała, czy coś w tym stylu. Aktywuj tropiciela obiektów. Nie wiem, czy chcę to robić.
Not it. Dressing room. That's where we need to go. Mówisz, że przebieralnia, ale tam powinna być. Słyszę jej śpiew w ogóle. Strasznie dużo zabezpieczeń jak przed małą dziewczynką. Jak na małą dziewczynkę. Aha, to ona. Co, on nie widzi mnie? Lustro weneckie? Co ona robi? Super. Ciekawe się, co się stanie, jak ją spotkamy. Będziemy musieli stąd uciec. Dobra, otwórzmy kolejne. Czy ona udaje? Przed nami myślę, że jesteśmy jednym z tych ludzi. Okay. Co to było? Wow! Wow. Okej. Okay. To jest dosyć ciekawa umiejętność z kolei. Dobra. Ciekawe. W którą stronę mam iść teraz? W tą nie mogę iść, to idziemy w tą. Co ona? Co jest z tą dziewczynką? Chyba nie jest z nią wszystko w porządku. Oj tak. Kolejny voxofon. What makes the girl different? I suspect it has less to do with what she is and rather more with what she is not. A small part of her remains from where she came. It would seem the universe does not like its peas mixed with its porridge. Dobra. Zobaczmy. I znowu tutaj jest. Razem w bibliotece. Co podśpiewuję pod nosem, tak, ja pod prysznicem. No, piękne niebo. Zrobisz coś wyjątkowego? Nie wiem, wyciągniesz diabła spod pachy? Albo z rękawa, żeby nie powiedzieć z tyłka. Haha, i tak to powiedziałem. Dobra, chodzimy do biblioteki. Otwórzmy drzwi. O cholera, to jest ciekawa biblioteka. No jasne, że dasz radę. Nam nic nie grozi. My ludziska jesteśmy bezpieczni. Koleś ma przerąbane, ale to nas to nie obchodzi. Nas interesuje tylko, co się tu wydarzy dalej. Ja robię się ciekawie. Dobra, nic tutaj nie ma. O tak, oczywiście. No tak. Gleba. No przecież nam nic nie jest. O, siema. O tak. To jest normalne zachowanie dla kobiety. Albo dziewczyny. Tak. Who are you? My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out. Get away. Spokojnie. Enough. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me. I've looked. Stop it. You're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you? Give it to me. Okay. Mamy klucz i co teraz? O co tu chodzi, ludziska? Kompletnie jestem zagubiony. Naprawdę? Tak łatwo było uciec? Ej, zostawiła mnie, zobaczcie. Otwórz drzwi.
Biegamy. Wszystko się wali jak Call of Duty. Dobra, użyjmy shiftu. Shifta. Wybiec. Bardzo powoli. No właśnie, kim jestem, po co tu przybyłem? Wszystko się sypie. O, skacząc dużo szybciej się poruszam, to zabawne. Albo i nie. To jest Quake. Czemu wszystko się zaczęło rozpadać? Gra mnie powstrzymała przez proszenie się do przodu kompletnie. Dobra. Nic nie atakuje, na szczęście. Oj tak, maleńka, oj tak. Ponieważ jesteś nienormalna. Możesz otwierać portal do innej rzeczywistości. Wow. A siema. Czym ty jesteś, skorpion? Gdzie ona jest? Co nam porwał? Nie, ona tu jest, dobra. Mamy się strzelać, czy co? Możemy chyba spokojnie stąd wyjść teraz. Skaczamy na drugą stronę? Ups. Okej. Okay. No, wiem o tym. Były to robić. Ja bym też chciał się dowiedzieć długo wszystkiego. Bliska. Wszystko się sypie. No. Otwieraj drzwi. Pokaż krzepę. Dobrze. Lecimy na górę. Gra się nam zapisała, cudownie. Co to za stwór? Matko, co tu się dzieje, ludziska? Dobra, co teraz? Okej, to nie wygląda dobrze. Wow, chyba spadamy. Okej, mamy ją w łapce? Mamy ją w łapce. Co teraz? Czy to się dobrze skończy, czy to się źle skończy? Czemu my gonimy smog mechanicznie? Okej, okay, kolejka górska. Niebna. Znaczy. Wow. Zdecydowanie narozrabialiśmy to srogo. To robi wrażenie, trzeba przyznać. Ups. O, dobrze. Mamy wodę pod sobą. Ho, ho, ho. Co mu się stało? Wow. O co chodzi? Znowu mamy wspomnienia. Co mam przeraża? Mieliśmy umowę? Dobra, otwórzcie te drzwi i zastrzelę was, będzie spoko. Anna! Ha, okej, mogłem trochę pominąć wydarzenia jakieś, ale nic. Było na pewno. To było na pewno efektowne. I jestem ciekawy, o co w ogóle chodzi, bo nie mam pojęcia zielonego. Okej, okay, jesteśmy zreanimowani. Już nie jesteśmy w tym mieście? W Kolumbii? No, it's me, Elizabeth. No, jestem całkiem zdrowy. Co się stało w palec?
fine. Just give me a minute. Okej, okay, dalej jesteśmy w tym miejscu chyba. It's music. Well, go on, I just... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. I co, kolejna wizja? Gdzie my jesteśmy? To nie wygląda na normalne miejsce. Okej, zdecydowanie, nie udało się nam uciec. Znajdź Elizabeth. Okej, skąd tutaj jest morze? Ocean? Nie wiem. Ale ewidentnie dalej jesteśmy w chmurach. Skąd my zlecieliśmy? Też nie wiem, nie widać nic nad nami. W każdym razie, widziska, to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i następny zapowiada się równie interesująco. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Ciepło. Chociaż tego nie trzeba, bo może zrzucić chyba.